Droga Pani, w sierpniu ubiegłego roku skontaktowała się Pani z oszustami, już teraz to wiemy. Natrafiła Pani na kuszącą reklamę na jednym z portali społecznościowych i łącznie straciła Pani ponad 100 000. Proszę powiedzieć, jak to się stało? Dzień dobry Państwu. Będąc po nocy z pracy, pijąc kawę, przeglądałam internet. Przeglądając, zauważyłam reklamę. Kliknęłam w tą reklamę. Reklama mówiła, że mogę więcej zarobić. W banku się mało zarabiało, wtedy te odsetki były małe. Miałam troszeczkę wolnych środków. Z 14 emerytury mi zostało. No i kliknęłam w ten link. Po paru minutach, kilkunastu może, no dokładnie tak nie pamiętam, odezwał się do mnie pan. Młody mężczyzna zaczął ze mną rozmowę, ile mam pieniędzy, ile mogę zainwestować. No to mu powiedziałam, że 900 zł mi zostało zarobionego rocznego przychodu, no, że mogłabym to zainwestować. No i te pierwsze pieniążki wysłałam, te 900 zł internetowo, utwarzając z nim jeszcze apkę taką, link taki do... Czyli była to platforma do inwestycji, do obrotu środkami finansowymi, ale też zainstalowała Pani aplikację do komunikacji z tymi osobami. To była platforma, na której można było zarobić. Ponieważ miałam środki wolne, no to rozmawiałam z młodszym niby maklerem. Tak się do nich zwracałam, prawda? No i on mnie przekonywał, że mogę dużo zarobić pieniądze, bo w bankach są małe procenty. No i założyliśmy komunikator. Taki specjalny do komunikacji, tak. Na telefonie. Ale ten pan młodszy makler powiedział, że teraz już przejmie mnie starszy makler. No i on po paru dniach do mnie przedzwonił. A jeszcze w międzyczasie ja z tym młodszym maklerem mówiłam, że mam pieniądze na koncie, na rocznej lokacie, w papierach wartościowych, ale na razie ja ich nie wyjmuję, bo tam będę miała procenty. No i jak mi przyjął ten starszy makler, zaczął mnie przekonywać. Po co Pani 500 zł miesięcznie, jak może Pani mieć 1500, 1800? Czyli na tej platformie oni pokazali, że to Pani 900 zł urosło, że faktycznie zarabiają, że operując Pani środkami się to po prostu opłaca. Nie miała Pani wątpliwości co do tego? Na tej platformie pokazały mi, że te pieniądze zarabiają, mimo niedużej kwoty, prawda? No i jak się skontaktował ze mną ten starszy makler po paru dniach, a wiedział, bo się pochwaliłam, że mam papiery wartościowe w banku, zaczął mnie przekonywać, że mogę zarobić nie wiadomo ile więcej. A ja go przekonując, powiedziałam, że ja nie chcę więcej, ja chcę 300 zł, 400 zł, żeby mieć więcej do emerytury, oprócz to, co mam w banku. Nie, Pani mówi, Pani ileś więcej zarobi, nie? Ale ja w to tak bardzo nie wierzyłam, bo to giełda spada, nie spada, te wahania są, no, czasami też mówił, ale tu nawet napomknął, że mają ubezpieczenie, i przesłał mi papier ubezpieczeniowy, że nie stracę tych pieniędzy, jak zainwestuję. No i te rozmowy trwały, to był sierpień, pod koniec sierpnia, wrzesień, dzwonił do mnie co parę dni, jak ja się czuję. Ja byłam po pracy, nie odbierałam. No i przekonywał mi, żebym zerwała tą lokatę. A ja się tak trochę broniłam. Broniłam się. Poszłam do banku, mojej pani z kolei, która mnie prowadzi, bo to nie przy zwykłym banku, tylko z kolei starsza tam pani, co zajmuje się tymi papierami wartościowymi, akurat się zwolniła. Przejął nowy makler. On z kolei był na zwolnieniu. To tak jakby Pan Bóg gdzieś mnie odciągał od tego. Chodziłam do tego banku, mimo to upałów, chodziłam 5 razy, bo on miał być za parę dni i w rzeczywistości był, wysyłali mnie do drugiego banku, był dopiero po 3 tygodniach. I mi mówił, a niech pani się jeszcze zastanowi, no jednak ma pani tu stałe pieniądze, bo ja się go doradziłam. Czy ten pracownik banku pytał panią, dlaczego pani likwiduje lokatę, na co pani chce przeznaczyć środki? Czy padły takie pytania? Makler mi powiedział, pytał się, dlaczego likwiduję, bo to było przed końcem. Lokata się dopiero kończyła, to był październik, a lokata się kończyła czerwiec albo lipiec. To była roczna taka lokata papierów wartościowych. Ja mówię, że dostałam propozycję na giełdzie, że zarobię trochę więcej, no i dlatego likwiduję. No ja bym pani odradzał, to są słowa pana z banku. No i wybrałam 45 000 za potwierdzeniem z banku. Przespałam na pana księgowego, bo już miałam namiary od pana, jak mam przesłać pieniądze. I natomiast znów upłynęło ileś tam dni, jak przesłałam te drugie 45 000, też za potwierdzeniem z banku. Głównemu księgowemu, co brzmiało to wiarygodnie, nazwisko, imię, adres zamieszkania. Czy to były pieniądze pożyczone, czy to były pani oszczędności, czy brała pani kredyt? Te 90 000 to były oszczędności, które przez 15 lat pracowałam za granicą. Ciężko pracowałam jako putzfrau, jak to się mówi po naszemu, pani sprzątająca. Miały być te pieniądze na czarną godzinę. Wiedziałam, że w Polsce nie będę miała dużej emerytury i tak trzymałam te pieniądze w banku. Były pierw małe procenty, ale coś wyjęłam, bo musiałam coś dokupić. No to te procenty, co były, to tam wycofywałam, ale te 90 000 cały czas było. No i wypłaciłam je, zainwestowałam, uradowana. Przyszłam do domu, wysłałam jeszcze potwierdzenie i automatycznie na tej platformie mi się pokazało, że jest wpłacone i po paru dniach te pieniążki już wzrosły. Platforma mi pokazywała, tak samo jak i ten pan, co się ze mną kontaktował, że ja zarabiam. No bo wchodziłam na tą platformę, no i rosły 130 000, 137. No ja zadowolona jestem, no kto by nie był zadowolony, prawda? Pan bardzo grzecznie komunikował się co parę dni, pytał się jak się czuję. Pani, czy więcej pani środków nie ma? Ja utrzymywałam, bo faktycznie mając emeryturę małą dorabiałam, ale wydawałam na własne potrzeby, także środków wolnych już nie miałam do zainwestowania. Wszystko było dobrze, działało, platforma działała. Ale jak ja chciałam się skontaktować z tym panem, pisałam, czy dzwoniłam, bo też można było dzwonić, on nie odbierał. To już była połowa listopada, ponad połowa listopada. Trochę mnie to zaniepokoiło. Taka czerwona lampka mi się zapaliła. I dzwoniłam raz, drugi, piąty. To trwało cały grudzień. No ale mówię, on czasami mi wspominał, że wyjeżdża do Nowego Jorku właśnie na tą giełdę, że oni się szkolą. W pewnym momencie napisałam bardzo brzydkie, obraźliwe, chamskie zdania, żeby mi zwrócili moje pieniądze, bo inaczej popełnię samobójstwo. I w następnym dniu odezwał się inny pan, który kontaktował się jako pierwszy ze mną. Ten młodszy makler i pani... Co się stało? Co ten? Ja mówię, jak nie kontaktujecie się, moje wszystkie pieniądze macie i wy się ze mną nie kontaktujecie? A jeszcze na tej całej platformie akurat ta apka znikła, bo trzeba było nowe hasło wpisać. Ja hasła nie miałam. Może mi podawał, ale to już ja też nie pamiętałam, bo to było już pół roku, prawda? Od tego sierpnia. Podał mi hasło, ja wbijam hasło, dobrze działało, zarobione 250 000. Jak ja się jeszcze z nim kontaktowałam, z tym panem poprzednim, tym starszym maklerem, on mówi, pani Lilu, w grudniu będziemy wypłacać pieniądze pomału, nie? Nie było rozmowy o żadnym podatku, bo ja sama z siebie wiem, w Polsce pracuję, zarabiam pieniądze, odprowadzam, do Urzędu Skarbowego, prawda? A tu naraz ten młodszy makler do mnie mówi: zamykamy koniec roku, zarobiła pani 250 tam ponad tysięcy, jest pani winna 48 tysięcy. Jak okazało się do wypłaty, do zakończenia roku, co zarobiłam te 250 tysięcy, muszę się za rok rozliczyć, muszę wpłacić 48 tysięcy. A ja do niego mówię: przecież ja takich pieniędzy nie mam, ja wam mówiłam, nie było rozmowy o żadnym podatku. Ja mówię: ale z jakiej racji ja mam do was płacić podatek, jeżeli ja dostaję przykładowo pieniądze, to wtedy płacę podatek. Nie, tu pierw trzeba płacić. No i na tym rozmowa się skończyła. Ja się bardzo zdenerwowałam, popłakałam się tutaj, nie chciałam w ten dzień z tym panem rozmawiać. Miałam 12 tysięcy zaoszczędzone i tak się biłam parę dni z tym myślami, czy to znów płacić te. Płaciłam podatek 12 tysięcy. Jak potem się okazało, że to jest w dolarach, to wychodziło, że jeszcze muszę dopłacić 36 tysięcy. A wpłacając pani księgowej, zrobiłam to internetowo i już pieniędzy nie mogłam cofnąć, bo pieniądze poszły, zastrzegając to w banku. Bo tak w rzeczywistości bank do mnie zadzwonił i prosiłam, żeby zastrzegli, może jeszcze się wrócą, bo już mi tutaj coś nie pasowało. Pani historia jest jedną z wielu. Co poradziłaby pani innym osobom, które mogą się znaleźć w podobnej sytuacji? Szanowni Państwo, nie wchodźcie w żadne apki w internecie, nie odbierajcie telefonów od nieznajomych, bo też takie się zdarzają, często, gęsto też miałam. Nie ufajcie, bo to są tak sprytni oszuści, bo to można tak o teraz powiedzieć. Oni potrafią tak przekonać, nie przekonują jeszcze do dziś. Nie ufajcie. Ostrzegam i młodych, i starszych. Oni potrafią każdego przekonać. Drodzy Państwo, jak wynika z historii tej pani, która zgodziła się z nami nią podzielić, nasze pieniądze najbezpieczniejsze są na naszych kontach, w bankach. Jeżeli chcemy je zainwestować, udajmy się do placówki osobiście, porozmawiajmy z kimś na żywo. Nie wierzmy przypadkowo napotkanym reklamom w internecie.